Hej, z tej strony Bachus, witam was w kolejnym odcinku, tym razem odcinek z Red Dead Online, tym razem nie Salon News, dlatego że Rockstar po prostu poprzednie zniżki i premie i tak dalej dał na 2 tygodnie. Dziwne jest to, mam nadzieję, że ten trend się nie utrzyma, bo jeżeli w następnym tygodniu właśnie Rockstar da nam po raz kolejny premię na 2 tygodnie, to znaczy, że kurde, Rockstar coraz bardziej to olewa, nawet nie chce im się co tydzień tą grą zajmować, tylko raz na 2 tygodnie. Ograniczają Red Dead'a jak się da. Żadnych DLC, jedyne co otrzymujemy to kolejne premie, które powodują to, że mamy coraz więcej hajsu i nie mamy żadnych rzeczy, które możemy za ten hajs kupić. A Rockstar pewnie po to, żeby nam utrudnić wydawanie hajsu, to jeszcze daje nam zniżki i płacimy coraz mniej hajsu za jedzenie w puszkach, różne fasolki przecenione o 50%, super content. Nie zapomnijcie o tym, że ubrania także są przecenione. To jest właśnie aktualny content w Red Dead Online. Mało aktywności, mało rzeczy do kupienia i Rockstar nawet nie ma co nam przeceniać, więc cały czas daje nam przeceny na fasolki, a także na ubrania, nie? W GTA Online na przykład tych rzeczy jest mnóstwo, mamy, nie wiem, z miliard samochodów chyba, coś takiego. Więc jest sporo rzeczy do obtanienia, różne biznesy, a Red Dead Online ma problem. Problem z brakiem zawartości. Gracze niezbyt są zadowoleni z aktualnej sytuacji. No i teraz wkracza jeden gość, który chyba zainspirował się sytuacją, która miała miejsce kilka miesięcy, no może nie kilka, z 2 miesiące temu w GTA Online, gdzie gracze przebrani za zielonych kosmitów początkowo atakowali innych graczy za pomocą broni melee. Wiecie, podjeżdżali, wyskakiwali z furgonetki, zabijali, uciekali. Taka zabawa, powiedzmy, która niby była takim grifowaniem, powiedzmy, zabijanie bez powodu, ale było to zrobione w tak fajny sposób, że jeżeli ktoś był zaatakowany przez graczy w ten sposób, to pewnie myślał sobie: wow, kozak, nawet się nie gniewał, że ktoś go zabił, nie? Później powstała druga drużyna fioletowych, którzy mieli bronić innych graczy przed tymi zielonymi i tak dalej. Sporo tych kosmitów na sesjach biegało, sesje były tym zawalone, więc to była bardzo fajna sprawa. I jak mówiłem, w Red Dead Online na szczęście ktoś wymyślił podobną akcję, która ma pokazać Rockstarowi, że hej, my tu jesteśmy, chcemy, żeby ta gra była rozwijana. I właśnie jest to akcja z klaunami. Tak jest. Zapoczątkował ją typek, który zwie się Only PvP Cat. Tak się prezentuje jego kanał. Zapoczątkował tą akcję tym oto filmem. Cała akcja okazała się sukcesem. Powstało mnóstwo artykułów o właśnie tej sytuacji, o tym strajku. Na pewno Rockstar dostrzegł to. I teraz pytanie, czy coś zrobi? Są dwie opcje. Może być taki przykład jak w GTA Online, gdzie tamta akcja nie była kompletnie jakaś w stylu: haha, chcemy content, dlatego się bawimy w kosmitów. Nie, po prostu ludzie mówią sobie: nie mamy zawartości, ale spokojnie, co sobie wymyślimy, nie? Tutaj w przypadku Red Dead'a, no niby jest podobnie, bo ludzie mówią: hej, nie ma zawartości, to skorzystamy z tych mnóstwa zniżek na ubrania, które dajecie co chwilę, i zrobimy sobie stroje klaunów, będziemy strajkować. I właśnie jeżeli ktoś chce skomponować pełny strój klauna, to ma pewną niemiłą sytuację, ponieważ maski, które bardzo pasują właśnie do tych klaunów, są dostępne tylko i wyłącznie podczas Halloween. W przypadku GTA była taka akcja, że Rockstar dał najpierw bronie laserowe przecenione, które są związane z kosmitami, a w następnym tygodniu dał możliwość kupienia stroju kosmity za darmochę. To samo jeżeli chodzi o baseball, nie? Więc spoko sprawa, tam Rockstar zauważył tą akcję. Tutaj, jak mówię, może być podobnie i po prostu Rockstar da nam zamiast DLC, to da nam możliwość wcielenia się w tego klauna i doda maski z Halloween w następnym tygodniu. Jest taka opcja. No i w sumie tyle. Nie pozostaje mi nic innego, jak się po prostu z wami pożegnać. Dajcie łapkę w górę, jeżeli film wam się spodobał i przybliżył wam sytuację. Ja się z wami żegnam. Siema, na razie, cześć. Elo!